widzimy ciemny korytarz pod szkołą, pod ziemią. Tutaj światła palą się bardzo słabo. Zawsze są takie przyćmione, jakby świat z zewnątrz próbował się dostać do szkoły od dachu, od szyb, które trzymają go jednak mimo wszystko z dala, ale od spodu razem z wilgocią, która przesiąka ziemię. Ten deszcz i ta mgła docierają tutaj. Gdyby to było prawdopodobne, to szlibyście przez mgłę, ale obaj wiecie, że pod ziemią w szkole nie ma mgły. Po prostu jest szaro i ciemno i czasem trzeba uważać na golenie, żeby się nie poobijać o położone z boku stare ławki albo jakiś nieużywany już kubeł na śmieci. Ale słyszycie głosy, po pewnym czasie słyszycie głosy robotników, jakieś włączone radio, delikatnie, które gra cichą melodię i raz na jakiś czas uwagi odnośnie tego, żeby przenieść coś, coś podać. Ale obaj... Nie, może obaj nie, ale Stanley, ty sobie bardziej zdajesz sprawę. Ludzie, którzy pracują na ogół, są jacyś tacy bardziej rozgadani i weseli, a oni tutaj bardziej mówią to, co muszą. To są bardziej półsłówka. I kiedy wchodzicie na dół, widzicie dwóch mężczyzn małych, takich po 1,5 metra wzrostu, o lekko... To są twarze mniej więcej dorosłe, albo między dorosłe a dziecięce, ciężko powiedzieć. To są pędzle trzymane w dłoniach, kiedy jeden z nich staje właśnie na palcach, żeby sięgnąć wyżej. Dwa przerażone spojrzenia w waszą stronę. Jest bardzo śmieszne, jak jest światło, potrafi robić figle oczom. Widzicie dwóch robotników po prostu, którzy malują ściany. Normalnych, dorosłych, dosyć młodych mężczyzn, z których jeden, patrząc na was, mówi coś do drugiego w języku, którego nie kojarzycie. To nawet nie jest niemiecki, bo pan Widerman od historii mówił do was kiedyś po niemiecku. Pokazywał wam, jak to brzmi, uczył paru słów. To nie jest ten język. Ten jest bardziej śpiewny, pełen... Bardziej... Nie, niepodobny, pełen samogłosek. To nie jest też rosyjski, to zdajecie sobie z tego też sprawę. Ten można usłyszeć wielokrotnie w filmach. Dziwny, bardzo dziwny język i za chwilę któryś z nich, patrząc na was, mówi... coś... za głośno jesteśmy? Po angielsku, tak jakby zupełnie... Zwyczajnie mówił po angielsku, bez akcentu. Nie, chcieliśmy się tylko upewnić, w której sali jesteście. Sala jest rzeczywiście pusta. Chyba będzie... Dosyć... Ona jest taka... To jest jedna z tych sal, w których ty musisz się schylić. Większość uczniów nie będzie musiała, ale i tak się będzie schylać, bo będą się bali, że uderzą głową, chociaż nie uderzą. Ona ma pewnie 2 metry, 2 metry 10 maksimum, tak żeby być odrobinę nad futryną. I oczywiście żadnego okna, prawda? Bo to piwnica taka... Żadnego, nie ma tych takich... w środku to będzie bardzo nieprzyjemne miejsce. Jeżeli miałbyś tu zostać przez godzinę, myślisz, że nie czułbyś się tu dobrze. Trzeba będzie sprawdzić oświetlenie w korytarzu. Żeby uczniowie sobie krzywdy nie zrobili, jak tu będą szli. A tu podobno jest jakiś złota rączka, który to wszystko zorganizuje. Mówi, my mamy tylko pomalować i tutaj przenieść zaraz półki i potem ktoś tu książki przyniesie, czy coś... Takiego. Może pomóc coś? Moi jak patrzą, mówią, nie no, płacą nam za to i... A skąd jesteście? Ja wchodzę do środka. Rozglądam się, czy są rzeczy, które trzeba wynosić. Masz wrażenie, że większość rzeczy jest wyniesiona, że to wchodzisz na takie płachty plastiku, folie. Takie folie, które już są. Tam widzisz, że kilka rzeczy jest przykrytych tą folią. Więc zawsze możesz się za coś takiego wziąć, ale... Oni tak patrzą, oni chyba ich zbierz z tropu tą propozycją, tym pytaniem, tak mówią, no stąd, ale drugi tak się uśmiecha, mówi, no widać, że przyjechaliśmy, nie, niedawno, bo jesteśmy z... Przyjechaliśmy tutaj 2 lata temu, od 2 lat mieszkamy, ale miłe miasto, bardzo, bardzo sympatycznie. No ale skąd ten język taki ciekawy? Ja się rozglądam oczywiście po robocie, no nie? Mówię, szybko tu pójdzie, niewiele jest ściany, tylko trzeba będzie wywietrzyć farbę, co nie? Jakoś, kurczę, biczone.
No właśnie, nad tym też się zastanawialiśmy, bo tu jest co prawda wentylacja, ale ona chyba nie działa. W każdym razie nic nie czuć. Przykłada rękę. Nie. Przykłada rękę i tak widać, ty podchodzisz, działa, ale strasznie słabo. Zdajesz sobie sprawę z tego, że cały ten dół, cała ta piwnica jest słabo strasznie, jeżeli o to chodzi. W ogóle... Coś z tym zrobić, to było przekładane po prostu, czy po prostu nie da się z tym nic zrobić? Wydaje ci się, że tu jest ciężko coś zrobić, ale możesz nad tym usiąść, pomyśleć, może znaleźć rozwiązanie do tej zagadki. Jakoś jak pokminisz nad tym, jak to poprzestawiać może część z tych kanałów. Oczywiście to nie jest, do tego będzie trzeba mieć pozwolenie, ale możesz wpaść na pomysł, a potem powiedzieć tylko komu? Dyrektorowi? W związku z tym, że od samego początku, kiedy tu weszliśmy, to oni dziwnie wyglądali, a potem mówili dziwnym językiem, to ja tylko gram tutaj kozaka od współpracy. Mi zależy na tym, żeby zrozumieć, co oni tutaj robią, w jakim oni języku mówią. Czy oni pasują mi na obraz pracowników, którzy zostali wynajęci? Tak jak ten Willy, w którym jest jakaś dzikość, co nagle jest architektem wnętrz wynajętym. Zadajesz im jakieś pytania, czy chcesz to głównie z obserwacji wywnioskować? Tak jak nie, ja chcę, rozmawiając z nimi, kontynuując rozmowę o językach i pracy, przyglądać się, na przykład, jeżeli mają ubrania takie robocze, to czy na przykład mają rozpięty ostatni guzik, żeby zobaczyć, co jest pod spodem, czy jest gdzieś skrzynka z kanapkami, to jakiś termos z napojem. Myślę, że to jest dobry rzut, to jest dobry moment na rzut na investigation. Właśnie tak. Czyli po polsku to będzie... Zbadaj? Zbadaj, dokładnie. Zbadaj. Ja mam sokoli wzrok związany ze swoim mytosem z lotu ptaka. Czy tu są rzeczy z oddali, które mógłbyś zauważyć? Nie raczej, raczej nie. To raczej tutaj to nie zadziała. Zatem ewentualnie coś, co może zadziałać, bo ja to trochę tak staram się zrobić, zaraźliwym spokojem swoim. Ja jestem spokojny, ja jestem swojakiem. Ja chcę im pokazać, że po prostu rozmawiamy o zwykłych rzeczach. Spróbować tego coś uszczknąć. Dobrze, to zacznijmy w takim razie od change the game, bo zakładam, że tym swoim spokojem możesz w nich uśpić nieco podejrzenia i sprawić, że oni się zaczną zachowywać trochę swobodniej i dzięki temu łatwiej ci będzie pewne rzeczy zauważyć. Dobrze. Już sobie otwieram change the game oraz rzucam. Wyrzuciłem 10. Wyrzuciłeś 10, mój drogi. To oznacza, że dostajesz 2 punkty mocy. Mhm. I możesz ich użyć do tego, żeby stworzyć jakiś story, tak? Żeby spalić jakiś swój power, tak? Możesz... to akurat nie ma sensu. Możesz dać im jakiś status. Czyli na przykład właśnie możesz dać im status pod tytułem uspokojeni. I w tym momencie to będzie status... Atmosfera albo swobodna atmosfera, tak. To będzie status na dwa albo story, tak? Swobodna atmosfera. I możesz też tak naprawdę użyć jednego z tych punktów mocy do tego, żeby ten efekt działał na nich obu, albo żeby działał dłużej, albo żeby ukryć to, że starałeś się tak na nich wpłynąć. Po pierwsze jestem gapa, ale dopiero się też uczę tej postaci, bo mam jeszcze jeden power tag, który mogłem wykorzystać, tylko o nim powiem, żeby na przyszłość pamiętać, bo ja mam tak, zwierzają mi się wszyscy w tym samym mytosie. Ale to ja tak, po prostu... To nie ma, od razu powiem tak, nie ma problemu, żebyś go użył, bo tak naprawdę wynik jest i tak będzie dokładnie ten sam efekt, natomiast masz większy power. Jaki masz w tym momencie power? Z ilu power tagów skorzystałeś? Dwóch, czyli masz power 2, czyli dokładnie nie, ta moc... Raźliwego spokoju i zwierzają mi się wszyscy. Moc, którą osiągnąłeś jest 2, więc teraz pytanie, czy chcesz jej użyć, żeby nadać im na przykład status któremuś z nich na poziomie 2? Czy chcesz nadać im status obu na przykład na poziomie 1? Czy chcesz stworzyć jakiegoś taga? Story taga, ale na przykład również ukryć to, że coś tutaj kombinujesz? To jakby to są możliwości, z których możesz skorzystać. Nie, ja chcę nałożyć taga, status na nich, co za fajny młody koleś. Okej. Okay. Stosunku do mnie i to na obu. Na obu, dobra. Czyli oni mają po 1 w tym momencie taki status, w związku z czym, rzucając na zbadaj,
O, masz plus jeden do... Możesz skorzystać z tego ich statusu i masz plus jeden do wyniku rzutu. Dokładnie. I wyrzucam 11. Ale mam kosteczki. O kurczę. No to już ci mówię. Zbadaj na 11. To jeżeli dobrze pamiętam, to możesz... Po pierwsze korzystasz... Przypomnij mi, z ilu korzystasz power... Tylko z tego tagów? Więc tylko z jednego. Mam jedną moc. Okej. Okay. Mogę poprosić o jedną wskazówkę z tego, co zaraz robię. Zaraz sprawdzimy, bo wydaje mi się, że przy 10 masz możliwość... Tak. No, wydaje po mi się, prostu że... jesteś całkowicie bezpieczny, tak. To, co robisz, tak. nie tutaj nie wpływa w żaden sposób negatywny. Możesz zadać jedno pytanie na ich temat. Chciałbym wypatrzeć z tego, jak się poruszają, albo z tego, jak mówią, czy oni są dziwni. Tacy, jak na początku mi się wydali, tak jak tamten Willy ma coś zwierzęcego w sobie. Czy oni są spoza mgły? Tak. A coś mi to... już ci mówię, to pierwsze spojrzenie, jakie zrobiłeś, mgła cię oszukuje pod względem tego, jak oni wyglądają. To jesteś w stanie zauważyć po tym, że rzeczywiście tam stoi stołek, którą oni sobie zostawili, żeby potem malować wyżej, mimo iż ta sala wcale nie jest taka wysoka. Widzisz te... po czym jeszcze jesteś w stanie to zauważyć? Po tym, że ich... Masz wrażenie, że ich ciała są nie do końca proporcjonalne. Jakby mieli trochę za duże... Jakby byli właśnie... Może mniejszymi krokami się poruszają? Tak, dokładnie. Tego typu rzeczy, tak? To jakby masz takie wrażenie, że rzeczywiście, tak jak wcześniej widziałeś dwoje karłów albo takich dzieci, bo to ciężko powiedzieć, to były karły czy dzieci. To było to, co było naprawdę. Szybko pójdzie. Jakby co, to ja chętnie pomogę. Mogę was podsadzić gdzieś czy coś. Oni jakby się zaśmiali. I to jest jakby ten, to jest właśnie to. Nie, to by się udało uspokoić tę sytuację. Też oni się z tego tylko zaśmiali, w ogóle się nie orientując, że ty zrobiłeś jakiś żart, który być może nie powinien się pojawić. Co w tym czasie robi Andy, kiedy Stanley tam sobie z nimi żartuje, coś pokazuje, siada na czymś tam, troszkę się wygłupia. Andy natychmiast, kiedy, że tak powiem, dotarła do niego myśl o tej wentylacji, no bo Andy się... generalnie mocno przejmuje tym, co się w szkole dzieje. W związku z tym natychmiast skupił się prawie że całkowicie i na systemie wentylacyjnym i na w ogóle organizacji tego, jak tutaj zrobić jakieś takie w miarę sensowne dojście, wyjście. Rozumiem, że idea jest taka, że ci uczniowie mają siedzieć w kozie, ale chyba, wydaje mi się, nie chodzi o to, żeby oni tu pobłądzili, ani sobie tam rozwalili nogi albo głowę o ściany. Więc Andy skupia się, stoi przed kratką wentylacyjną, którą już zdążył zbadać łapą, żeby stwierdzić, że słabo wieje. Patrzy w ten otwór, a w jego głowie się rozwija znajomość systemu wentylacyjnego, gdzie trzeba będzie poprawić elektrykę, gdzie trzeba będzie, co trzeba będzie sprawdzić i jak uczynić to miejsce zdatne, bo oni to... To jest tak, że Andy zna takich ludzi, oni pomalują, wstawią szafki i pomyślą, że sprawa jest zamknięta. Okej. A potem te dzieci będą chodzić i się gubić. Andy totalnie nie chce, żeby ktokolwiek się tu gubił. Zwłaszcza, że Andy wie, że gdyby nie był ze Stanleyem, to nie wróciłby w tej chwili za szybko na górę. Tak. Tak, oczywiście mógłby się tutaj śnić całkiem długo. Przenieśmy się w takim razie w tej chwili, kiedy Andy jest za... myślony na temat tego, jak to trzeba załatwić, żeby to było dobrze, a Stanley wyczuł już, że rozmawia z istotami, które nie są tym, za kogo się podają. Przenieśmy się na chwilę do Brooke, do momentu, kiedy ona... No właśnie, co robi po tym, jak przez chwilę jeszcze stała w sali, Steven wyszedł. Słyszysz gdzieś na górze głos, który mówi
A Stanley? Gdzie jest Stanley? Nie czeka Stanley tutaj? To ja po niego pobiegnę, proszę pana. Ja wychodzę z sali. Widzę z jednej strony tego dyrektora pewnie, który właśnie szuka. Tak naprawdę drzwi się zamykają. Widzisz jakiegoś ucznia ucieszonego tym, że będzie mógł pobiegać po szkole i poszukać kogoś, kto nie wie, gdzie jest, a w razie czego powiedzieć, że dyrektor mu kazał szukać i on szukał i dzięki czysto nie był na lekcji. Ja pukam do drzwi dyrektora. Kiedy wchodzisz tam na górę i pukasz do drzwi dyrektora, widzisz naprzeciwko jego drzwi są takie duże drewniane drzwi, na których jest, wydaje się, nowa tabliczka z napisem archiwum. I na tej tabliczce archiwum jest pod spodem tabliczka taka tekturowa na sznurku z napisem nie wchodzić. Na tym piętrze nie powinno być archiwum. Tak. Aha. Zapukam do drzwi dyrektora. Pukasz i słyszysz: proszę, proszę, trochę to panu zajęło. Poczekaj, pani Kahneman, przepraszam, spodziewałem się młodego Lejna. Ja wiem, uczniów. Właśnie, proszę wejść, proszę. W czym mogę pomóc? Ja z szybką sprawą, tak naprawdę. On siedzi przy takim nie za dużym biurku i widzisz, ty jesteś w stanie, jakby widzisz, że to pomieszczenie po pierwsze nie jest gabinetem. Tam widać tę przestrzeń z boku, która powinna być wypełniona dużym stołem takim konferencyjnym. Widzisz te rośliny, które kiedyś stały w miejscu, przy którym się siedziało podczas tych rozmów. Widzisz, gdzie jest to takie miejsce, żeby ekran zjechał na dół i żeby można było zrobić prezentację w razie czego. Ale tu zostało wstawione biurko, została wrzucona jakaś taki obrazek zaśnieżonych gór. Na jego biurku nie ma specjalnie, z tego co widzisz, żadnych prywatnych rzeczy. To wygląda jak takie biurko, które zostało tu wstawione na razie. To w ogóle wygląda bardzo tymczasowo, natomiast on tak... słucha. Ja nie chcę zajmować za dużo czasu, wie pan. No ale to jest moja klasa, jakby nie patrzeć. Więc trochę się niepokoję. Chodzi o... Ogomana i Kane'a, bo rozumiem, że rodzice Rotmana już przyszli z panem rozmawiać, ale czy ja mam wykonać odpowiednie telefony, żeby poinformować rodziców, że się nie pojawili dzisiaj w szkole? I on tak jakby podnosi palec, otwiera szuflady w biurku, wyjmuje jakieś teczki, wyjmuje jedną z teczek, mówi tak, otwiera ją i tak, chyba dobrze mi się zdawało. Jeżeli chodzi o Gomana i Kane'a, to jeżeli dobrze rozumiem, patrząc na ich nieobecności, to ich nieobecność nie jest niczym nadzwyczajnym, prawda? Tak, ale z drugiej strony ja siadam w tym momencie naprzeciwko niego na krześle, jakby to on zaprosił mnie do tej dłuższej rozmowy. Rozumiem, że pani koleżanko uważa, że te sprawy są powiązane. Ja, panie dyrektorze, zupełnie nie wiem. Natomiast no, na pewno jakbym sama była rodzicem, to byłabym głęboko zaniepokojona. Policja w szkole? Co oni w ogóle tu robili? Tak jakby, jeżeli się nie obawiamy, że młodemu Rotmanowi coś jest, no to... To byli przewrażliwieni rodzice. Pani Kahneman, sytuacja wygląda tak. Rotman świętował wczoraj, jeżeli dobrze rozumiem, swoje zwycięstwo. Duże zwycięstwo, pewnie będziemy mieli z tego puchar. Jest chwała dla szkoły, następne zawody stoją przed nim otworem. On bardzo mocno się z tym identyfikuje, jednocześnie, umówmy się, to nie jest chłopak, który trzyma się z dala od problemów. To nie jest chłopak, który rozumie, jak należy się zachowywać w sytuacjach, w których emocje go poniosą. Co za tym idzie? On się stara. Jakby widzisz, że na jego ręku
taka dobrotliwa i uśmiechnięta twarz na chwilę jakby stężała, jakby zauważyłaś w nim taki chłód, który trochę mówi ci... Lepiej niż trochę wcześniej. Mówi ci, że to za mało, że to co mówisz, że on się stara, że to za mało. Mówi... I ja przypuszczam, patrząc na historię jego dotychczasowych zachowań, że ten młody człowiek mógł zupełnie świadomie lub po prostu nie przejmując się tym, postanowić wziąć jeden dzień przerwy od odpowiedzialności, którymi, nie oszukujmy się, tak bardzo się nie przejmuje. A jeśli w tym czasie nie pomyślał o tym, żeby poinformować rodziców, czy to byłoby coś dziwnego? A jeżeli założylibyśmy to, co według pani, z tego co widzę, jest bardzo prawdopodobne, że jest w towarzystwie panów Gomana i Kane'a, to czy oni nie jest bardziej prawdopodobne, że nie myślą o rodzicach i nie myślą o szkole, tylko robią coś, czego nie powinni, ale w ich wieku jeszcze nie myślą o konsekwencjach? Ja korzystam tak naprawdę z tego jego monologu po to, żeby się przyjrzeć jemu, jego cieniowi, całej tej sytuacji, temu, jak on mówi, kim on jest. Przywodzi mi na myśl z jednej strony jakiś taki vibe świętego Mikołaja, z drugiej może jakiejś figury boskiej, czegoś takiego. Kim on jest? Zbadaj go. Zupełnie, zbadam. Zbadam. Dobrze. I to jest tak, że ja dobrze oceniam charaktery. Jestem przy tym podwójnie ostrożna. Ja nie chciałabym, żeby on ogarnął co i jak. Wyczuwam próby kłamstwa. Z ostrożnością to będzie wymagało właśnie rzucenia na change the game, czy uda ci się uśpić jego czujność, tak? Dobra, to może zacznijmy od change the game. I to jest tak, że mamy tutaj rozmowę jeden na jeden. Wyczuwam próby kłamstwa. Tak jest. Jestem podwójnie ostrożna. I myślę... Znaczy tutaj próby kłamstwa, nie, bo to jest jakby ostrożność. Aha. I jeden na jeden to wystarczy w sytuacji, dobra, kiedy ty się starasz na razie uśpić jego czujność, tak? Na razie i nie chcesz, żeby... To jest tak, że w ramach tego, że staram się uśpić jego czujność, jestem kobietą, której chce się pomóc. Ja jestem głęboko zaniepokojoną nauczycielką angielskiego. Czy w tej sytuacji chcesz bardziej wpłynąć na to, żeby on ci chciał pomóc, czy bardziej na to, żeby cię nie podejrzewał? Bo to jest jedno albo drugie. Aha. Chcę, żeby mnie nie podejrzewał. Jest... Dobra. Dobra, to skorzystamy z nauczycielki angielskiego. Z nauczycielki angielskiego... Dobrze, tak. Tak. No są to ma, trzy. To ma w tym momencie sens. Dobra, jedziemy. Rolujemy. 8 i 3. 11. 8 i 3, 11. No moi drodzy, dzisiaj to jest tak, więc dostajesz 3 punkty mocy i możesz je wykorzystać tak, jak chciał je wykorzystać, tak jak je wykorzystywał wcześniej Termos. Trzy esencji, dobra. Esencji. I teraz jest pytanie, czy chcesz nadać mu jakiś status? Czy chcesz zbudować jakiegoś taga na tę sytuację? Czy chcesz na przykład sprawić właśnie, żeby cię nie podejrzewał, kiedy będziesz za chwilę próbowała wybadać sytuację. To wszystko kosztuje... Status kosztuje tyle, ile chcesz wydać. To, żeby cię nie podejrzewał, kosztuje 1 punkt. Już... Chcesz, żeby mnie nie podejrzewał? I chciałabym mu nadać status na 2. Okej, jaki to będzie status? Zaangażowane w wyjaśnianie. Mi tu trzeba ewidentnie wyjaśnić zasady tej szkoły, pomóc mi w mojej karierze taktycznej. Zaangażowany w wyjaśnianie, okej, w ten sposób, jasne. Tylko nie jestem pewien, czy zaangażowany w wyjaśnianie pomoże ci w zbadaniu, kim on jest. Okej, a to nie... Mam wrażenie, czy to jest tak, że to mogłoby mi pomóc, patrząc po tym, w jaki sposób on gestykuluje, w jaki mówi... Jak się porusza po tym pomieszczeniu. Okej, rozumiem, że będziesz w ten sposób szukać. Okej, jasne. Tak, tak mi się wydaje. Natomiast to jest też. To też wpływa na rodzaj odpowiedzi, jakie możesz uzyskać i na co odzyskasz odpowiedzi. Ale jasne. Spoko.
bo zastanawiam się, jaki inny tak mogę mu dać. Jak znaczy, to nie tak, tylko w tym momencie status, ale tak, zaangażowany w wyjaśnianie może być, może tak. być. Możesz też chcieć go po prostu uśpić jego czujność, pokazując mu, że na przykład nie jesteś groźna, nie? Czyli na przykład tam zwiedziony albo coś takiego. To jak chcesz. Mam ewentualnie pomysł na tak fabularny. Szukam współpracowników. Bo on może mieć jakieś... próbować tworzyć jakąś sieć, pojawiają się nowi pracownicy. Że on szuka współpracowników, okej, mhm. też może być. Mhm. Tak, ja jestem ewidentnie dobrze nastawioną nauczycielką, która się przejmuje uczniami, wie o nich dużo i jest taka... Okej, czyli to by było wierząca tak, że... w to, żeby można ich zmienić na lepsze i działająca ku temu. Czyli w tym momencie byłby tag dla fabuły, który by mówił, szukam współpracowników i na przykład status, który mówi o tym, że on jest zaangażowany w wyjaśnianie ci, to razem może zbudować sytuację, w której on rzeczywiście będzie na twoją korzyść się zachowywał. Nie wiem, czy to ci pomoże w samym badaniu sprawy, ale trochę tak, na pewno. Na pewno ten tag pomoże w badaniu sprawy. To zbadajmy tę sprawę. Okej. To masz... Badanie sprawy. Tak, to teraz przypomnijmy sobie. To, że on szuka współpracowników, to będzie plus jeden. To, że ty jesteś... A nie plus dwa? Czy robimy... Nie, bo power taga możesz tylko robić. Jeden, jeden, tak. Power tag to jest jedno. Dobra. Oprócz tego, rozmowa jeden na jeden. Wyczuwam próby kłamstwa. Okej, to trzy. Dobrze oceniam charaktery. Cztery, okej. Jestem podwójnie ostrożna. To już nie. Wiesz co, w ogóle przepraszam, wydaje mi się, że jeżeli używałaś czegoś do change the game, to nie możesz tego używać w akcji, która jest po. Czyli tak naprawdę trzy tak? będą. Okej, tak, trzy. Tak. Dobra, to turlamy. 9 i 3. 12. Dobra. Czyli masz trzy pytania do zadania. I zadajesz je zupełnie zupełnie na luzie. Aż trzy, ojej. Nie musisz zadać ich wszystkich. Pamiętaj, że możesz zostawić sobie któryś na później, jeżeli będą dotyczyły tej rozmowy i wniosków, które mogłeś z niej wyciągnąć. Jasne. Dobra. To ja bym chciała się dowiedzieć... Ja bym chciała wywnioskować, i rozumiem, że nie dostanę odpowiedzi wprost, ale chciałabym wywnioskować w jakiś sposób, z jakiego kręgu kulturowego jest jego mit. Jak on się zachowuje, gestykuluje. Z jakiego kręgu kulturowego tak jakby, jest jego mit? Czy on jest, bo to, że jest część, że jest poza mgłą, to jest dla mnie oczywiste. Ale kim on w ogóle jest razem z tymi wszystkimi? Jeżeli chodzi o krąg kulturowy, z którego się go spodziewasz, wydaje ci się on jak najbardziej... kultura zachodnioeuropejska. On on się ubiera w ten sposób, wypowiada w ten sposób. Najwyraźniej nie widzisz żadnych obcych naleciałości w nim, nic, co by sugerowało jakąś właśnie jakąś obcość. On wręcz przeciwnie, wręcz właśnie wydaje się być tu, gdzie jest, wydaje się być bardzo na miejscu w tej kulturze. Dobra. Ma na imię Nikolas. Bardzo chcę jasno zaznaczyć karanie i nagradzanie. Rozdał dzisiaj mnóstwo prezentów. Czy to jest taki vibe świętego Mikołaja? Który czy, tam jest znaczy, ciężko mi jest powiedzieć, jaki masz vibe. Nie? To musi być pytanie o coś konkretnego. Bo... Tak jakby... To jest tak, czy ja widzę w nim mit związany gdzieś wigilijne, takie świąteczne mity. Więc jakby po reasumując to, co jakby widzisz w nim, to jest tak, że on jest raczej wesoły, choć są momenty, kiedy staje się poważny. Jest, czy można powiedzieć o nim, że on jest taki kurpulentny, gruby zdecydowanie.
Ma brodę, która może nie jest siwa, ale jest szpakowata. Jest jak najbardziej. Ten obrazek u niego na ścianie jest obrazkiem gór w śniegu. No. Rozdał dużo prezentów. Mówi o tym, że chce przygotować miejsce, w którym będzie karał tych, którzy się nie dostosowują do norm i nie są do końca, jak on to powiedział, grzeczni. Mhm. Czy na tym obrazku, który tam jest, jest jakieś tych gór w śniegu, nie wiem. Są góry w śniegu. To jest takie Laponia vibe? Góry w śniegu, to są góry w śniegu, tak. Dobra. Mhm. To ja, korzystając z mojego trzeciego pytania, chciałabym je zachować na później. Dobrze. Okay. Bo tak jakby, jaki wam głową stawiam na to, że będę się powoli wycofywać z tej interakcji. Chyba, że wpadnie tu Stanley. Jakby ta rozmowa, którą z nim prowadziłaś, była taka, że on próbował się w pewnym momencie zachęcić do tego, żeby właśnie, że on mówił o wychowaniu dużo, o tym, że jasne wyznaczenie, co jest dobrze, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, może tym dzieciom tylko pomóc, żebyś zwróciła uwagę na to, że takie osoby jak Goman, Kane, a może nawet Rotman, być może należy o nich myśleć jako o osobach, których nie powinno być w tej szkole. Bo być może są to osoby, które sprowadzają innych na złą drogę. I pytanie, czy na przykład widzisz szansę na to, żeby się naprawili? I to jest trochę, cię zostawił z tym pytaniem, kiedy wychodziłaś. Czy warto w nich inwestować, żeby poprawić ich, żeby zmienić ich w kogoś, kto się bardziej nadaje? Po nim widzisz, że on dosyć jasno i twardo ocenia. To nie jest ktoś, kto się będzie mocno zajmował tą resocjalizacją. To trochę tworzy taką sytuację, że masz wrażenie, że ten karcer na dole, jak to nazywa Stanley, może nie istnieć po to, żeby naprawiać te dzieci, tylko po to, żeby je karać. To ewidentne. I słyszycie w pewnym momencie gdzieś na korytarzu takie: Stanley! No jakby ktoś przebiega. I śmiech, nie? Pewnie siedzi. I jakby gdzieś tam ktoś wybiegł chyba na zewnątrz, słyszysz na zewnątrz przy boisku: Stanley! Ktoś się dobrze bawi, udając, że ciebie szuka. A do piwnicy to dochodzi, czy nie? No właśnie, dochodzi do piwnicy. Ty to słyszysz? Tak delikatnie, z daleka. Natomiast wiesz, że ktoś cię nie szuka zupełnie w piwnicy. Dobrze. Co w takim razie... Co każdy z was planuje? Co wy chcecie zrobić? Czy chcecie się spotkać i porozmawiać? Czy planujecie, czy na przykład Stanley planuje się pojawić u dyrektora? A jeśli tak, to czy od razu, czy za jakiś czas? Nie chciałbym dawać mu argumentu mega spóźniony, że się bardzo spóźniłem, więc najchętniej bym poszedł do niego od razu, jak słyszę. Mhm. Tym bardziej, że tutaj, jakby to powiedzieć, dostrzegłem, co było do dostrzeżenia. Ale po mojej wizycie, jeśli państwo Beaumont i Kahneman mieliby ochotę spotkać się na dachu, może jak przestanie padać deszcz? Wy tam, podejrzewam, macie jakiś daszek, bo inaczej to byłoby bardzo ograniczające to, żeby wychodzić tam tylko kiedy nie ma deszczu. Ale to opiszemy sobie, jak wy wyobrażacie sobie to miejsce. W każdym razie, w takim razie ty idziesz na górę, Andy, ty zostajesz z nimi jeszcze coś tam kminić, czy powoli też się przenosisz wyżej? Jeżeli wydaje mi się, że mam jakiś pomysł, w jaki sposób tam ustawić to miejsce tak, żeby ono spełniało wymogi bycia de facto pseudo salą lekcyjną, powiedzmy, salą do kozy, to ruszę spóźniony. To znaczy, w sensie, jak już Sunday wyjdzie, w wyniku czego wychodzenie zajmie mi dużo więcej czasu. Generalnie ja tam pewnie obejdę 2/3 tego, trafię do tego podwórko, wrócę z tego podwórka, bo stwierdzę, że droga jest szybsza, kiedy pójdę jednak dołem, po czym okaże się, że jednak nie jest. No, w końcu podejrzewam, wyjdę. Tak, w końcu... Na chwilę, ale ja będę, de facto ja będę ich szukał, to znaczy ja będę zmierzał do tego, żeby ich znaleźć. Ja będę chciała znaleźć Andrew, bo jest to dla mnie dość oczywiste, że powinniśmy o tym porozmawiać. I jak zwykle jest dla mnie oczywiste, że on jest gdzieś zgubiony w tych podziemiach, więc pójdę go stamtąd wyciągnąć. Dobra, czyli ty idziesz szukać Andy'ego,
Czyli go znaleźć. Mijacie się po drodze. Mijacie się po drodze ze Stanleyem, który chwilę po tym, jak ty wychodzisz i schodzisz na dół, wchodzi na górę i znowu tak samo widzisz, twoim pierwszym ruchem było skręcenie w prawo, nie? Ale tam jest kartka, żeby nie wchodzić i że jest to archiwum. A kiedy się odwrócisz, widzisz to miejsce, w którym powinien być, w którym jest napisane, że to gabinet dyrektora. I to tam masz się pojawić. Patrzę tak za odchodzącą już bruk. W takiej zasadzie, że skoro tędy, stąd wychodziła, to jestem ciekaw, jaka tam jest aura. To jest taki mimo wszystko niepokój uczniowski, co mnie tam spotka na tym dywaniku. Po czym przypominam sobie, że jestem przecież absolutnie pewnym siebie i spokojnym młodzieńcem. I pukam dwa razy, czekam na jakiś... Proszę. I wchodzę. Ten pokój wygląda tak, jak to przed chwilą opisałem. Mhm. On jest taki zadowolony, uśmiechnięty, mówi: proszę wejść, proszę usiąść. Panie Lane lub Stanleyu, jeśli nie będziesz przeszkadzać, to że tak się do ciebie zwracam. Już jesteś prawie dorosłym mężczyzną, a co za tym idzie, możesz chcieć, aby zwracano się do ciebie per pan. Ale pozwolę sobie skorzystać z tego, że jestem sporo starszy. A więc Stan. Masz przed sobą, bo obserwowałem twoje poczynania w tej szkole, masz przed sobą świetlaną przyszłość. Jesteś osobą, która jako jedna z niewielu może powiedzieć, że zaangażowanie w rozwijanie talentu, i to nawet nie talentu sportowego, a talentu artystycznego, może wpłynąć na twoją, pozytywnie na twoją przyszłość. Może sprawić, że będziesz kimś znanym, kimś, kto będzie miał wpływ na innych ludzi. Ale obawiam się, że póki jeszcze nie jesteś dorosły, nie powinieneś już zachowywać się jak artysta. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Nie wiem, co powiedziałaby twoja babcia na to, że... Wybacz to określenie, ale że szlajasz się po knajpach. Ja rozumiem, że chcesz mieć gdzie śpiewać, ale... Nie tędy droga, mój chłopcze. Uwierz mi, życie za tego typu wybory potrafi ukarać. Czasem bardzo dotkliwie. Masz jeszcze czas, żeby popełniać błędy, a najlepiej, żeby ich nie popełniać. Chodzenie po knajpach, picie alkoholu... I nie oszukujmy się, to nie jest tak, że te wycieczki to wszystko, co chciałbyś, żeby się wydarzyło. Więc to, o co chciałbym cię prosić, to nie zniszcz sobie życia. Wróć na prostą drogę. Zaczekaj z korzystaniem z używek, z kontaktów międzyludzkich, które mogą mieć czasem bardzo poważne konsekwencje. A być może zamiast życiowej kary spotka ci życiowa nagroda. Ja bardzo chętnie dałbym tobie stypendium związane właśnie ze sztuką. A nawet powiedział dobre słowo w paru miejscach, które mogą cię po tej szkole przyjąć, ale nie w tej chwili. Mam nadzieję, że mnie rozumiesz. Panie Barry, bardzo dziękuję za tak troskliwe podejście do mojej ścieżki życiowej, za sugestie wypływające z doświadczenia kogoś, kto przeżył zdecydowanie więcej lat. Ale pozwolę sobie jako zbliżający się do dorosłości mężczyzna delikatnie przeciwstawić się niektórym pomysłom, bo zdecydowanie wolałbym słuchać rad życiowych od
mojej babci, której bardzo ufam, niż od kogoś, kto planuje wybudować w piwnicy szkoły, małą klitkę, jak cela więzienna oraz mówi o rzeczach, o których nie powinien wiedzieć, chyba że sam chodzi po knajpach, patrząc na to, jak zachowują się uczniowie. Więc gdybyśmy chcieli rzeczywiście spytać moją babcię, co o tym myśli, to sądzę, że pozwoliłaby mi, jak to pan nazwał, szlajać się po klubach, gdzie pijąc Sprite'a próbuję tworzyć sztukę. Okej. Okay. Chciałbym sprawdzić jedną rzecz. Myślę, że... Jestem gotów na sprawdzanie. Myślę, że to będzie w takim razie, mój drogi... Ale mi się trząsł głos, jakbym naprawdę jak ucznia u dyrektora mówił. Myślę, że to będzie pójście... ja bym to nazwał web w web, nie wiem jak to jest napisane po polsku. Toe to toe. Tak, tutaj... Aha, w sensie tutaj będziesz... Tutaj stajesz w nim w szranki i pytanie jest, kto z tej rozmowy wyjdzie z podniesioną głową i z jakimś nastawieniem na przyszłość. Ja mam taki arsenał. Mam dworskie maniery, których nauczyła mnie i uczy moja babcia. W związku z czym na pewno cała ta rozmowa toczona jest względem etykiety i chamstwa, nie można mi tu zarzucić. Jasne. Mam niezachwianą pewność siebie. Oczywiście. Z moich artystycznych doświadczeń. Słucham? Myślałem, że to powiesz jako pierwsze. Jak kojarzę Stanley, ja byłem pewien, że użyję tego jako pierwszego. Po prostu od prawej idę, bo teraz dochodzę do mytosa uskrzydlającego, a tam mam mój głos to potęga, zaraźliwy spokój, nic mnie nie zatrzyma. I nie wiem, czy... Teraz znowu, zaraźliwy spokój mógłby wpłynąć na to, że zrobisz taki nastrój w tym miejscu, że ta rozmowa się nie wymknie spod kontroli i nie będzie zbytnio nerwowa. Jeżeli chcesz, to oczywiście możesz to zrobić. Tutaj ci mogą też pomóc maniery. Natomiast przypominam, że użycie twoich... Mytosa tak. Sprawia, że w pewnym sensie odsłaniasz się z tym, kim jesteś. Twój głos zaczyna brzmieć bardzo przekonująco oraz widać po tobie, to ja tak. Nie wiem, jak sobie wyobrażasz to, że ci nic nie dziękuję zatrzyma. Dziękuję za to przypomnienie, bo rzeczywiście ja się trochę wycofam z tych power tagów i zostanę przy moich logosowych, czyli przy niezachwianej pewności siebie oraz dworskich manierach. Okay. Natomiast ja mam przy tym temacie niech wszyscy mnie usłyszą, także słabość, która nazywa się uparty jak osioł. Okay. I skorzystałbym tutaj z niej, bo jasne. Ja nie muszę tak dyskutować z dyrektorem, jasne. A to robię, jak cymbał. Jasne, jak najbardziej. Tak naprawdę 2 na plus, 1 na minus. Czyli 1 na plus, tak. I oczywiście zaznacz sobie zaangażowanie tam na tym teamie, ale rzucaj. No, co ty... Ja wrzuciłem 2 szóstki. Naprawdę, 12 plus 1. No dobrze. No chciałbym dobrze. To pokazać, ale no. No jakby ja ci wierzę, nie mam tutaj problemu. Spojrzę sobie tylko, co ci to daje. Możesz wybrać dwie rzeczy. Możesz po prostu osiągnąć swój cel, oczywiście, czyli tak naprawdę rozumiem, że tutaj celem będzie trochę przekonanie go, żeby dał ci spokój. Zastanówmy się, powiedz mi, jak ty patrzysz na cel tej rozmowy, co ty próbujesz tutaj osiągnąć? Prawdę mówiąc, ja bym chciał go wytrącić z równowagi tak, żeby on pokazał swoje prawdziwe oblicze. Okej, okay, w ten sposób. Jasne, czyli ty chcesz trochę trochę się z nim pokłócić, żeby... Bo to nie będzie badanie, nie? Bo jakby w stawaniu szranki ja bardziej widziałem to, że tutaj masz coś do wygrania. Tutaj nie wiem, czy to jest dobra, zwycięstwo. To ja zwyciężę wtedy, kiedy on straci nerwy. Okej. Okay. Kiedy on pęknie, wyda mi rozkaz albo wrzuci mnie do tej celi. Dobra, o tak, to jest, to widzę, czyli możesz po prostu osiągnąć swój cel. Drugie, możesz jakby dowalić mu, czyli naprawdę zostawić mu jeszcze jakiś status, który będzie pokazywał, że on tę dyskusję przegrał.
Mhm. Albo możesz zablokować jakąś jego próbę tutaj wpłynięcia na ciebie, zrobienia z tobą jakiejś rzeczy. Czyli on się zdenerwuje, jest szansa, że postanowi ci jakoś utrzeć nosa, tak? Tylko pytanie, czy pójdziecie na wymianę ciosów bardziej, czy bardziej właśnie postarasz się wygrać to, co masz do wygrania i korzystając z tych swoich dworskich manier... swój cel, czyli niech on pęknie i niech pokaże, w sensie niech straci nerw jakoś, jakkolwiek. Oraz chciałbym mu nadać status. Ta moja moc, nie wiem, czy wtedy się liczy jeden, czy dwa, bo mam dwa power tagi, a jeden weakness tag. Wtedy, jeżeli dobrze rozumiem, dwa, bo masz dwa power tagi. Tak. Tym statusem chciałbym, żeby było... Ten młodziak mnie niepokoi. Okej, okay, ten młodziak mnie niepokoi, jasne. Czy on dostaje status? Niepokoi jest dobrym słowem. Chciałbym, żeby on się mnie trochę bał. W sensie, tak jakby... Czyli on ma tutaj status, ten młodziak mnie niepokoi, plus ty osiągasz to, czyli wyprowadzasz go z równowagi. W tym momencie z jego strony będzie reakcja... Chwileczkę... To jest ten moment, kiedy ty powiedziałeś to, co powiedziałeś. I widzisz, młody człowieku, to nie jest sytuacja, w której zamierzam przyjmować od ciebie pouczenia. Czy chcesz, czy nie? Albo będziesz grzeczny, albo poniesiesz karę. A żeby nie było, że jestem gołosłowny, zostaniesz dzisiaj godzinę po lekcjach. Wypróbujemy salę. Możesz wyjść. Mógłbym tylko dowiedzieć się za co mam tę godzinę po lekcjach? Bo nie wyłapałem. To jest szansa dla ciebie, żebyś się zastanowił nad tym, jak się prowadzisz. Dobrze. Nie muszę ci się tłumaczyć. Oczywiście, pani Umbridge. Odwracam się i wychodzę trzaskając drzwiami. I zaraz potem wznoszę ręce triumfalnie i... Masz, mój drogi, status, który brzmi oczywiście grounded. I on jest na dwa. Dobra. I widzisz Emmę, która... Chyba to jest... Gdzieś przegapiłeś... Znaczy, był dzwonek. Nie? Jakby kończą się lekcje, widzisz... Dzieciaki chodzą... Wyście się spotkali wcześniej w labiryncie. Jeżeli chcecie tę... znaczy w podziemiach. Jeżeli chcecie tę rozmowę... Przeprowadzić rozmowę z tego powodu jakąś, to proszę bardzo. Jeżeli nie, to możemy założyć, że się zaraz spotkacie. Jak to wygląda? To będzie jakaś scena? Wiesz co, no to tylko, że faktycznie Brooke znalazła naturalnie Andy'ego szybciej niż on znalazł drogę. Gdzieś tam w jednym z tych takich pogrożonych pół roku korytarzy. No i mógł wyglądać niepokojąco, no bo jak wyszłaś na jego zakrętu, to przede wszystkim było to rydle, które wypełniało prawie cały ten korytarz sobą. Słyszałeś szybki oddech. Co plecami do ciebie w ogóle, więc rzucał po prostu wielgachny cień w ogóle. Prawie wydawało się, że widać, że ten cień ma rogi. Widać było, że coś tam mamrotał do siebie w języku, którego w pierwszej chwili nie skojarzyłeś, potem połapałeś, że to chyba grecki. Prawie było widać, jak jesteś za jego plecami, ale generalnie z przodu gdzieś unosi mu się para, jakby ją wdychał. W momencie wielka jak bochenka kiedyś rąbnęła w ścianę, aż zadudniło. Obrócił się. I widać na twarzy furię, zagubienie, wściekłość.
I zrobił nawet dwa kroki w twoją stronę, bardzo szybkie kroki, jakby się rozpędzał, ale jak gdyby widać było, że w kolejnych krokach wyhamował. Zatrzymał się, przez chwilę popatrzył na tą swoją zaciśniętą pięść, ją rozluźnił, patrzył na siebie. Gdzieś mi uciekły schody. Musiałem się skręcić. Jakby próbował te słowa jeszcze, ale musiałem się skręcić. Koło szniców chyba. Kiwnięcie głową. Ona się trochę cofnęła w momencie, kiedy nastąpiły te dwa szybkie, gwałtowne wręcz kroki. A teraz, mówiąc jak się mówi do dziecka, to jest ten miły ton. Wiem, jak stąd wejść. Chcesz iść za mną? Tak, chcę stąd. Tak, mogę pójść za tobą. I ona się obraca i teraz... Teraz, kiedy ona idzie przodem, a przed nią stoi, jest to światło, które dotychczas sprawiało, że cały korytarz był wypełniony cieniem Minotaura. Tak, jej twarz jest dokładnie taka jak zawsze w tym cieniu. Tylko ramiona takie jakby dłuższe. Rozmyte. W tej drepce. Widać było, że nawet jeżeli sam widok Brooke nie uspokoił, to na pewno ton, którym się do niego odezwała. A teraz no, idzie jak po nitce. Aż na sam dach. Tam, gdzie zawsze zbieramy się grupą. To jest ciężko powiedzieć, co właściwie. Gdzieś, zanim jeszcze doszliście na dach. Coś w rodzaju takiego jest... blaszaka. Zanim jeszcze doszliście na dach, był ten moment, kiedy zadzwonił dzwonek. Wy wyszliście z dołu, zaczęliście iść po schodach na górę. Są cztery piętra i widzieliście te dzieciaki, które biegają, wybiegają z klas. Z niektórych wychodzą grzecznie. Gdzieś ktoś się z kimś przepycha. Ktoś kogoś łapie na schodach. Widzicie ten moment, kiedy jesteście w stanie zauważyć Stanleya, który wychodzi z pokoju dyrektora, jakby podnosząc ręce do góry właśnie i tak jakby w tym momencie zadzwonił dzwonek. To jest jakby moment całkowitego zwycięstwa. Poruszyłeś... Ja śpiewam Queenów, I want to break free. I chwilę potem z za rogu wychodzi Emma, która jeszcze widzi, jak ty masz te ręce podniesione, widzi tych ludzi, którzy patrzą na ciebie, ale oni nie patrzą na ciebie zdziwieni, bo oni są przyzwyczajeni do tego, że ty się w ten sposób zachowujesz. Kilka osób nawet się uśmiecha i kiwa ci głową. Ona podchodzi i mówi, czego mam się spodziewać, w jakim jest humorze? W bardzo, bardzo złym. Dzięki. Nie wiedziałem, że będziesz zaraz po mnie. Ona tak jakby patrzy się, dzięki. Nie, na szczęście są jeszcze chyba dwie osoby. Albo nie, zobaczymy. Może mnie tu nie ma. Może, chyba muszę pójść do łazienki, sorry. Tak, ja łapię ją za ręce, okręcam ją jakby w tańcu do muzyki, którą słyszę w głowie i wypycham ją w stronę łazienki. Będę cię osłaniał, Roger. Tak, zrobiłeś, jakby ci ludzie się... Wy się spotykacie nawet chwilę wcześniej, więc możecie iść na dach już we trójkę gdzieś, udając, że wcale nie idziecie no razem. Pewnie tak wyglądało. Gdyby nie fakt, że na tym korytarzu zrobiło się strasznie głośno. Tak. I porzuconym przez Brooke Bale, Waters, nie biegajcie. Ona sama pomknęła do przodu. To jest najgorsze miejsce dla niej do pracowania, jeżeli o to chodzi. Doskonale wiecie, znając ją, że ona jest strasznie przez ten hałas jak na szpilkach. Tak naprawdę chyba od tego zaczęło się nasze uciekanie na dach. Tam jest cisza. Każdy znajdował się tam z zupełnie innych powodów.